Cześć, witam. Jak wiemy, oficjalnie są to zawieszane niektóre serie. Nie będę wymieniał które. Można zajrzeć sobie na plan odcinków, tam jest zobaczone, co jest zawieszone, co nie. Ale dobra, seria stała, nie? Wypadałoby do tych serii stałych jakoś częściowo chociaż wrócić znowu. Mamy Daisy Dungeons. Serię stałą na poniedziałek. Więc dzisiaj jeden odcinek Daisy Dungeons. I zostało nam tylko przejście do rundy bonusowej Wiedźmo oraz zrobienie tego i tego. Ostatnie trzy wyzwania. No to nie wiem, kiedy zrobimy i jak zrobimy. Nie będzie to łatwe. Najpierw jednak upańczę rundę bonusową, zrobię trudną tą Wiedźmą. To nowo zostało z trybów trudnych. Potem będziemy wyzwania uzupełniać. Okej. Okay. Uszkodzenie i Narcyz to są nasze karty, z którymi zaczynamy. No, w sumie nie więcej niż uszkodzenie na kart nie mógłby wyczarować. To były maksymalne obrażenia, jakie mogły wejść, czyli równe 5. W przypadku takiej walki to dużo, nie? Teraz zadałem 6. Wcześniej 5, teraz 6. Ja dostanę dychę na klatę, a raczej na kostkę. Po prostu raczej klaty nie ma, tylko na jakieś tam tutaj ścianki, nie? To na ściankę. Na klatę, nie na klatę u kostki, tylko na ściankę u kostki. Okej. Chodź Wiedźmo, weźmy to imadło, gdziekolwiek. Raczej to imadło kiedyś wyleci, nie? Imadło to jest jedną z... Imadło to jest jedna z tych, które raczej wylatują. On się w końcu nie przydaje. Jak się długo dłużej pogra. I liczę. Jak już ta ową kultę ma, to tak w ogóle to mogę tylko atakować po 5. Okej, jeszcze 2 życia. O, ty bierzesz mi właśnie 2 życia. I 3 za 2. Nie, będzie 3 za 3. No, no, no i tak leczy. 3 życia, nie? A co mi tam rzucimy się sprawy? Okej. Mogę rzucić kostkami, mogę zaatakować uszkodzeniem, tak bym wygrał. I tak bym wygrał, i tak bym nie. I tak bym wygrał. Nie musiałbym zajmować się straconymi odcier. Zimna przystawka albo lodowa była. Jakby się udało 2 razy coś na start zrobić, miałbym pewne 5 obrażeń. Pewne zamrożenie. To zamrożą kostkę bez, niekoniecznie, czy bez mamy, nie? Ponieważ mam narcy, z tego mana będę dostał co czy od drugiej tury. Bo w pierwszej nie mam. Chociaż nie, no, jak wystawię Narcyza, to mam jedną manę. Potrzebuję 2. No, na manę albo na to. Może jednak zagram pod tą zimną przystawkę. Łącznie... Początkowo nie chciałem, ale jednak może coś z tego będzie przydatnego. Potem mógłbym brać karty, które zabierają manę, jeżeli chcę leczenie. Czyli nie leczenie, tylko właśnie to, czyli nie leczenie, tylko zamrażanie. I pewnie 5 obrażeń, nie? Czyli wszystko będzie zostawało zaniżone. No tak lepsze nie tego, no właśnie, nie, znaczy może być tu wszystko atakowska, więc to jest
Oczywiste jedno obrażenie mnie, ale za przedobrażenie. Okej, to damy narcyz tutaj. W sumie nie musiałbym tego narcyza ładować. Okej, kryształowa kulka. Okej. W sumie tylko tyle mogę zrobić. Straży mi poszła nieparzysta. I teraz nie zrobię z furią dziesiątki. Musiałbym zmniejszyć, jak wtedy furia by się na tym odpaliła, nie? Okej. Okay. 12 życia zabrane, ja stracę 10. I tak kulka 9. No to już mamy ją z powrotem, nie? Okej, okay, flex. Czy odzyskuję tę kulkę? To oznacza jedno. Użycie tych trzech kostek to był najlepszy sposób. Najlepszy pomysł. Jeżeli potem kulka nam wraca. Po jednej turze, nie? No. Okej, okay, czy to jest... nie. Nie wiem co to było, ale tego nie ma. Już tego nie ma. Następnie dużo to wygrało czymkolwiek. Kostka zadała jedno obrażenie. Kostka plus. Chcemy czy nie chcemy? Pirata bierzemy bez jabłek. Bez jabłek to nie będzie się klas. Będzie kulka. Narcyza nie będziemy dokładać. Nie poczuję many więcej niż 2. Zrobimy coś takiego. Dobra, niech będzie. Dziesięć życia zabrane, nawet to zamrożenie nie będzie potrzebne. W sumie jakbym miał szóstkę, to by nas rozwaliło to, że miał furię. Gdybym miał jeszcze drugą piątkę, to mogłoby na tym nie być. Więc to ja potrzebuję... coś nieparzystego. Musiałem kulę użyć. Dobra, spróbujmy zagrać z przygotowanym. Tu można mieć drugi narcyz i od razu mamy manę na start. Na zamrożenie. Okej. Trochę znowu. Zapominam, że ja mam tę furię, nie? Ale z drugiej strony na niej jakoś to jeszcze odrobiłem. Bo w sumie jak mi zdobywało te piątki, to potem ta piątka poszła w narcyz, nie w narcyz, tylko tę przystawkę. Poszło w przystawkę. To by można było jakoś zmienić, bo teraz mana się generuje. Ale nie jest ona potrzebna. Nie potrzebuję więcej tych wystawek. Na tym etapie wystarczy i tyle. Musiałbym jakoś te kostki wziąć i dorabiać.
może nie będę musiał się na tym skupiać. Może nie będą potrzebne dodatkowe kostki. 5 i koniec. No, pewne 5 obrażeń z pewnym zamrożeniem. Gra gitarka. Gra gitarka, a co? Można wziąć magiczną łucznię i jakbyśmy chcieli być mocniej, to można. No nie bierzemy zaklętej tarczy, żeby many nie zużywać. Nie zużywać. Musiałbym mieć wtedy 2 sloty wyłączone na te narcyzy. Co by się raczej nie sprawdziło. Może kiedyś tego użyję. Może kiedyś użyję tego. No to było. To był najlepszy pomysł, jeśli chodzi o te karty, które mogłem tam kupić. Reszta, no. Nie było. Reszta to nie był taki najlepszy pomysł. Jak to? Zamrożona kostka. Teraz alchemiczkę sklepiemy. Chyba jej pozamrażać te kostki, żeby się nie mogła poczuć za dobrze. Niestety to był jeden najlepszy ruch. Okej. No właśnie. Teraz mamy coś takiego. I w następnej turze ci nie ma. Alchemiczka to jest właśnie taka, z którą to masz tę trudność, zanim ona zaatakuje. 5, 5, 5. Nawet się nie zastanawiam, po prostu rzucam kostki jak leci. Ale napiszcie, jak grał za szybko, poważnie. Jak grał za szybko, to trochę niepotrzebnie, jeżeli mogę grać wolniej. No. Jak trzeba, to nie opiszcie, to będę grał wolniej. To był najlepszy ruch. Będzie 14 plus 4. Nie. Stwierdził, że najpierw użyję trójki, a potem piątki. Miałem 4 życie mniej. No nie, jak chciał w ten sposób, to. No. Nie 4, tylko 7. Nie 4. Dublował czwórkę? Nie 7. I tak zawsze bijesz po 4. Ojej. Jak nie mam wszystkich, to mi ta sala wrzuca niepotrzebna. On 105 rzutki wrzuca w kamienie. Jak coś to jeśli się udało zamrozić, to mam jeszcze 2 tury. A po łobuzie mamy trochę niepokój. Trochę niefajną sytuację. Okej. Mamy jedno życie? I na łobuzem dopiero zaczęliśmy to piętro. Znaczy ja to ja mam spokojnie. Ja jestem spokojnie. Nie czytam już tych tekstów, bo one dobrze są nam znane. A nie, jednak level. Jednak level. Okej, udało się level wbić. Bo może zamiast tej sali luster powiedzmy duplikację. Podwajanie. Okej, to pokrajanie. Z maną pokrajanie, to wiecie, znowu się nam pamięta, to musiałem mieć 3 karty wyłożone. Znaczy 2. Wyłożone stałe, a trzecia by, a te pozostałe by musiało być dorzucane. Weźmy za imadło. Za imadło. Mana przy czwórce. Ciernie. Nie.
Nie bierzemy tego ten kociołek, to bierzemy słoiczek. Nie, nie będzie polski, to nie będzie, nie? Okej, zrobimy najpierw test. Się udało. Jeszcze uszkodzenie. Odwrotnie miało być. No, jedynka miała tam pójść, a dwójka miała zapać. Miało być odwrotnie. Dobra. Dobra, dobra. Okej. Okay. W sumie teraz to już nic nie zmieni. Ewentualnie tyle, że będę po prostu zaatakować się słabszym atakiem. No dobra, co do mojego życia, to coś to zmieni. Będzie kryształ popularny, no dobra. Będzie o tym jeszcze mniej. Cię jak to przydadzą? No to jeszcze 16 minut przegram. Dobry czas tu. Dobry czas w sumie. To zamrożenie to nam ratuje. Będzie parzyć z kostki. No nie, znowu to zajrzałem, ale nie muszę. Jakbym miał ulepszony slot, to niewiele miałbym z tego. A tak, to dodatkowego slotu, to już jest coś wydatnego. Szybko gramy, szybko leci. To może najpierw może dwa jabłka, a potem tutaj ujdziemy. Nie, może uda się ciebie i ciebie po rękę nad zamrożonych postach, to. Jest szóstka, to zrobimy. O, właśnie dwie kostki, nie? Dwie kostki. Dobrze, nie będzie zamrożenia. Więc liczymy, że... O, właśnie. Nie będziemy miał wysoko. Ślepota. Wolał wolał zrobić więcej ślepych kostek niż jedynka z przodu. Wolał zrobić więcej ślepych kostek niż bez sadzicie. Jest to tylko jedno. Które to ile tam cię ma? A, to było szósta. Teraz pytanie, co to będzie w kurku? Co to jest? To też była szóstka? To jest. No ile tych szóstek tu mam? No, okej. Okay. Zrobimy. Która to jest szóstka? Zrobimy tak. Artys. Okej. Okay. Ale mi się udało teraz. Pierwszy raz w ogóle udałem napiwać do tej grze Sally Luther. W końcu jakoś mogłem go użyć. To by się przydał w sumie ulepszony slot. To nie? To tak. Teraz? Jeszcze żyjesz? Okej. Okay. Nie wiem, czy mi się to przyda, ale ci przyda. Jeszcze ciebie nie zniszczyło. Okej. Okay. Okej, okay, no to... Nie najwyższe akurat. Trójka została. 5 zostało zlikwidowane. Piątki został tylko środek. A z szóstki została jedna z kropek po boku, nie? No, tak myślałem, że wystarczy porzucać niego i wygrałem. 4 życia tam wychodzi, że miał. Już piąta kostka jak poleciała, to... Nawet go nie trafiło. Będzie szóstka? No będzie szóstka, ale nie ma trójki. Coś z tym możemy coś z tym zrobić. To jest tak, zamrożenie, raz. Sala luster, raz.
Duplikacja raz. Uszkodzenie raz. Na razie mogę magicznie i muszę nie potrafimy, ale akcyzm też. No nie patrzyłem, nie spojrzałem ile ma życia. Teraz jak on to zagra. Okej, okay, dominacja. Dominacja będzie. Jakby kostek full. Okej, czyli to jest jedynka. To jest, nie wiem co to jest, ale coś wysokiego. To jest jedynka, nie? To jest coś nie wiadomo co. To była piątka, tak? Była piątka. Ślepe kostki. Aha, to była piątka. Okej. Okay. To nie jest piątka żadna z tych. A ile była piątka? No okej. Okay. Właśnie nie chciałem, żeby narcyz tu wpleciał. A jedynki tam były. Okej. Okay. Jedna to była jedynka, druga nie wiadomo co. Będzie dominacja raz. Jest, nie ma. To będzie jedynka, nie? To będzie piątka gdzieś. Nie. Nie ma nigdzie piątki. Zawróć. Ryzykujemy, że to będzie coś, co nam pomoże. Jest kurka. Okej. Okay. Udało się, nie będzie dominacji, bo jedyna parówka będzie w klątę. On w ogóle mi nigdzie klątę jakąś nałożył? Nałożył klątkę, ale jakoś one nie wchodzą. Okej, okay, klątka nie weszła jeszcze tutaj. A właśnie. Piątka gdzieś jest? Nie ma. No to może te będzie. Znowu jedynka. Okej. Okay. Bez zamrożenia tym razem. Na ślepo to jest... Gramy taką ślepotą. Jedynka. Żadne z tych to nie piątka. Okej. No nareszcie. Nareszcie mi czwórkę znalazło i teraz to mamy trochę łatwiejszą turę, bo to tylko oślepienie mógł nam zrobić. Jedyna parzysta została zamrożona. Okej. Okay. No, wystarczyło. Wystarczyło. I mamy pełne życie na tego ptaka. A nieźle nam idzie, nieźle. Zrobimy tak. 38. Spróbujmy zapamiętać ile ma życia. 38. Dwa osłabienia. Niby po co? Nie będzie echa. Chciałbym się to robić 3 tego 2 HP, ok, czyli na scenie tutaj robimy te kostki, jeśli się przyda. Trzeba zrobić unik tego. Będzie wszystko, bo jak są nie parzysty, to będzie wszystko.
Nie parzę z tym, będą przy, będzie wszystko przy parze z tym, to może być bez echa. Tak. Okej. Kulka. Zamrażanie to nie jest takie pomocne. Ale z drugiej strony tak to bije o 2, a nie po jakieś tam tak. I 4 obrażenia minimalnie na to mamy. Coś zrobiłem, nie wiem ile ma życia. 38, później była tak, gdzie tylko raz zaatakowałem, czyli mam 5, tak? Teraz zaatakowałem go 2 razy. Powinien mieć 23 życia, tak? 23 życia powinno być. 23 życia bym mu dał. Nieźle. Okej, udało się. Jest to osłabienie mnie, ja nie mogłem go zamrozić. I teraz to on nie ma echa. 20 życia powinien mieć. Okej. I znowu 8. Będzie 12, tak? Niewiele to zmieniło z tą turką. Pana leci i leci. Okej. Okay. Będzie miał 4 życie, jak to teraz zaatakuje, a ja będę miał szansę, żeby wygrać, bo maksymalnie może zadać 8. Będziemy tylko liczyć na to, że mi nie... Nie osłabi tego. Nie zrobi walki. A, nie zrobi. Bo jak ma 4 kostki w tym dubel, to ma szansę ma. W razie co jeszcze 5 by była. Ale jakby były 3 piątki, to nie mógłbym zdjąć tego, nie? Ale miałbym drugie, chyba teraz. Nie, jeszcze żyjesz? Teraz cię nie ma. Okej. No, ulepszone weźmy, ulepszone weźmy. O, mieczyk, super. Za narcyza. Lecimy z tym. Super, super. Będziemy sami sobie manę dawać. A co? Raz z tego, raz użyję to po to, żeby mieć manę, a potem będą po prostu obrażenia z tego wpływać. Rzucenie kostek albo tracenie życia. No akurat wyszło nam tracenie życia. Ja go odwróciłem, rzucanie kostek z przeciwników. Okej, no to w takim razie mogę zmienić jeden z tych mieczyków, bo nie potrzebuję ich dwóch. Za coś takiego jak magiczna włócznia, może się przyda. Może będę w stanie ją użyć. O, 30 życia. To będzie trochę wyzwanie. Pamiętamy, miałem nieraz 30 życia. Nie szło za bardzo tego wygrać. No właśnie. Okej. Teraz zrobimy... Panę. Zrobimy tak. I zrobimy tak, żeby jak najwięcej mu zadać. 18 życia, nie? O, same jeden kill. To mu się udało. I mi też. Tylko 2 życia zabrał. Powinienem wygrać, to ma jest 30 życia. Jeszcze nigdy tego mi się nie udało zrobić. Żeby wygrać na 3 życiach. I on ma 18, nie? 14.
10, 9. 9 życia, jeszcze mana. Okej, 7 akurat. Dorzucimy w niego kostkami i będzie po nim. Pierwszy przeciwnik, który mi dzisiaj kostki podpalił. Mi wcześniej ognia nie użył, bo nie było ognistych. Trzeba zamrażanie wziąć, bo mamy teraz trudnych tych. Może najpierw sobie 5 level. Mam przegrać, to i tak to tak dla mnie. Jak będzie więcej kostek na start, mogłem sobie to w innym miejscu zrobić, ale dobra, może być. Kupuję tutaj manę. To zrobimy tak. Jedynka tu, żeby była mana. Tutaj tak, żeby dwie kostki zamroziło. Dobra, będzie klątwa pewna. Ale lepsza klątwa niż wysokie obrażenia, nie? Dobra, dwie klątwy. Będzie tak podwabił. Ja będę go wysoko bił, a on mi podba. Mieczyk. Okej, poszła klątwa. Niech mi tylko druga klątwa nie pójdzie. To coś... O, fajnego. Okej, poszło na to. Jedną kostkę tylko zawroziłem. Jedną kostkę, dobra, czwórka. Będzie 5. Nie będzie już teraz dwóch klonów. Nie wiem, ile ma życia. Mamy wysokie kostki. Dobra. Lecimy z tym. Okej, piąta poszła. Okej, zrobimy jeszcze jedno. Mogłem sobie tutaj slota wziąć. Po to właśnie, jeden mieczyk byłby. Ale dobra. Okej. Ja mogę go atakować po 15, bo się raczej tak uda. On mi będzie atakował po 2. Potem się jabłka weźmie i się pokona tych mocniejszych. Okej. Mana przyszła. Nie przyszła. Jeszcze żyjesz? Okej. Chyba nie będzie miał trzech kustów. Dobra. Dwójka jedna. Jakbym miał trzy szóstki, to by zadał 7. Bo nie zamroziłbym mu jednej szóstki, ale raczej nie zdarza się, żeby ktoś miał trzy szóstki. Nie zdarza się, no ale przypadkiem takie widziałem. Taka klątwa nie weszła, bo niczego miałem drugie. A to teraz chyba się nie dowiemy, jak wygląda szkielet kostki. No nie, nie dowiemy się. Ja to w ciemno grałem, bo nie widziałem ile ma życia. Okej. Teraz jabłko jeszcze jedno zostało. O! I to by się przydało, nie? To by się przydało, żeby ratować nas z takich mało przyjemnej sytuacji, a to żeby po prostu zamrażać. Czyli pewnie zamieść pójdzie pod jedynkę. Musi być mieczyk, musi być mieczyk. Bym wymienił za to. I teraz zamieć, żeby było łatwiej zamrażać te kostki. I jeszcze za większe obrażenia. Uszkodzenie było fajne. Zmieniliśmy już te podstawowe karty i teraz zagramy tak, jak nam gra podpowie. Lalala. I do tego nie potrzebuję many, żeby zamrażać, nie? No. Nie potrzebuję. Robimy... Nie będzie.
5 kostek na start. Okej, okay, ona ma wszystkie zęby wolne. Ja nie będę miał często kulek naładowanych, ale będzie więcej szans na wygraną. No nie będzie tutaj. Znaczy nie będziemy dużo życia tracić. Pierwszy, który zadałem. Ile? 3 życia, tak? 3 plus. Z pieczyka było chyba 2, tak? 1, coś takiego, ale nie pamiętam ile ona miała życia na start. O. Okej. Okej, zagramy w sumie tak. I teraz mi się przyda nam mi animal, nie? A co, przyda się. To trzeba będzie dwa oczka to zbijać, nie wiem, czy uważać, żeby nie... I miała tych 18 tur, znaczy 8. Pokonać ją wcześniej niż 8 tur. Z tego to raczej nie pokona, ale 8 tur minie, to pokona... No dobra, tego i tego. 7 tur, tak? 7 tur jeszcze możemy grać. 7 tur. 7 run. Ile tu? 5, okej. Za 3 rundy będziemy mieli to. Zagramy w tak. Okej. Znowu ma jedną jedynkę. Się jeszcze pójdę do sklepu i wyda kasę na jabłko, bo mogę. Mogę jeszcze jabłko kupić, nie? Jak wszystko wzięło. Muszę teraz specjalnie zamieci wymieniać, żeby była ulepszona. Ale żeby mieć pewne te 4 kostki zamrożone, to sobie tutaj przygotowałem inną wstawkę. 5 z tego, 5 z tego, 5 z tego. I wystarczyło nawet. Jeszcze piątki, może nawet było mniej życia u niej. I co, i teraz niby wiedźma taka najtrudniejsza, ale zobaczcie, jak to dobrze idzie. Okej. Okay. Okej, to zrobimy coś takiego. 26 życia. 26 życia. Same jedynki. Same jedynki. Okej. To jest 9 mniej, czyli 26, 9, to mamy 17 życia, małe kosteczki, zobaczymy, że zobaczycie, że ja to wygram, że trudne wiedźmo mają 10 życia mniej, żeby trudne wiedźmo wygrać w takich warunkach. W takich warunkach nie jest to łatwe. Dobra. Było 17, jest 12. Dobra, podgrzejemy się, ale będzie miała może tylko jedną wysoką. Trójkę znowu. Będzie miała 5 życia. Ma 5 życia jak to Stalina. I trzymaliśmy się na tą walkę. Dobrze, że nie jak na początku miał jedną, tylko... Znaczy same jedynki, nie? Tak jest. Równe 5 życia było. Więc idziemy na bossa mając to... No, 10 życia mniej, nie? Ale jednak ulepszone miejsce. Tak puste, ale akurat... Dobrze, że wcześniej kasy nie wydawałem, bo teraz mogłem to wszystko kupić. I teraz tylko... Jakoś skorzystać z tego przesilenia, bo...
Byłoby fajnie jeszcze z tego skorzystać. Audrey. No nie biorę tego na start, ale jak się uda z tego skorzystać, to będzie dobre. Dobre. Miło się widzieć. Od razu powiem, że nie będzie taryfy ulgowej. Mam nadzieję, że jesteś po rozgrzewce. A co? Jestem po rozgrzewce. Sobie nie przywal za dużo. I będzie dobrze. To co w poprzedniej turze? A raczej walce. Krykowski zamrożony, czyli nic nie zrobi. Zamrożenie trzyma przeciwników od tak. Okej. Okay. I co to ja może sobie manę podbieram na to przesilenie. I będzie oczywiście zamrożyć tylko z dwie. Żeby nie dawać mu szansy na atakowanie. Będzie atakował po 9 co 3 tury. Jak 4 kostki nie zauważy, to będzie atak po 9 co 3 tury. Dobra, jedna będzie niezamrożona. Ale zazwyczaj ta jedna jest jedynką. Tylko nie pamiętam, ile teraz miał życia. Okej. Okay. Teraz będzie 9. Kryształowa kulka będzie przy za kolejne 3 tury. Znowu jedynka, jedna była. No ma szczęście, co ma za szczęście do jedynej. A, 2 razy atakuje. Wyspa osłabiona. Kula kryształowa. Raczej nie mogę piątek zduplikować. Ale cały czas nie mam tych 12 mamy. Chcę potroić to. Chyba nie potroimy tego. Chyba do tego nie dojdzie. Udałoby się zrobić tak. W sumie tylko 3 zadała. Okej. Proszę, żyje, dobra. Damy jedynki, więc odpali nam ziemię. 9? 8, okej. Mogę się posłużyć kostkami. Kosteczki. Od razu to biorę. Może nawet wygramy w tej turze, coś mi się tak wydaje. Jeszcze żyjesz? Okej. Teraz już cię nie ma. Mamy wygrane tryby trudne wszystkimi. Doskonale, a co tam, wiedźma wygrała drugi raz rundę bonusową, ma 10 ziemniej. To jest naprawdę duże wyzwanie, żeby wygrać bez, znaczy z Korneliuszem. Raczej bez tych 10 to zazwyczaj nie przegrywałem, bo za dużo mili. Może kiedyś zorganizujemy wspólny piknik, zaprosimy wszystkie kostki. Obiecuję, że drugi raz nie uwierzę was na pyczno. Najpierw pokażę, że dotrzymujesz obietnicę. Okej, okay, mamy Bastera, nie? Co lubisz ty? Ciebie lubię. Czyli Baster lubi nas. Ty, ciebie lubię. Najszczęśliwsza chwila. Pierwszy lot, latanie jest ekstra. 6 rzeczy, bez których nie możesz żyć. Węgiel, spanie, latanie, spanie Tutaj zetki małe, duże, małe, duże, małe. Dlaczego szedłeś do lochów? Czyli żeby spać. Okej. Okay. To zostało nam już tylko do zrobienia. Pokonaj to i zrobić to. Tego przesilenia w końcu nie użyłem, bo nie było okazji. Okej, okay. Mamy 40 minut na ten odcinek, co jest bardzo dobrym czasem. I mamy jeszcze 2 wyzwania do zrobienia. Jak zrobię te 2 wyzwania, to będziemy mieli finałowy odcinek. Podsumują nam Dicey Dungeons,
sezon drugi. Odcinek dzisiejszy to był numer 120 chyba 6, tak? To nie powiedziałem tego numer, nie powiedziałem tego na początku, teraz to uzupełnimy. No, 126 odcinek to był. A więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzięki za dzisiaj. Cześć.